Kochani, Jezus żyje. Amen? On zmartwychwstał. I ta wiadomość powinna i jest powtarzana w Bożym Kościele i na świecie od ponad 2000 lat. To jest najlepsza wiadomość, najwspanialsza prawda, jaka może tyczyć się nas, ludzi, człowieka, ciebie i mnie. I odkąd to dotarło do mojego serca, odkąd Duch Święty, odkąd sam Jezus stanął na mojej drodze i pociągnął mnie do siebie, to ta myśl towarzyszy mi w każdego dnia. Nie wiem jak tobie, ale mi, kiedy się budzę, kiedy o tym tylko myślę, jest mi dobrze. Po prostu to jest taka informacja, taka wiadomość, taka pewność. Musimy się tego uchwycić, tego ja chcę się trzymać w swoim życiu, tej prawdy, Bożej prawdy. I tak jak teraz myślę, to nie uważam, żebym kiedykolwiek jakoś wątpił w to. Nie pozwól, żebyś na skutek jakiejś informacji, tego, co się dzieje w twoim życiu, wydarzeń, zaczął w to wątpić. To jest pierwszy krok do tego, abyś zboczył z tej drogi, prostej drogi, tej, na której On cię postawił. A powiem więcej, bo dzisiaj tematem są słowa Jezusa Chrystusa z Ewangelii Jana, 14 rozdziału, 4 wiersza. I tam Jezus mówi pewne takie znamienite słowa i nad nimi chciałbym dzisiaj troszeczkę z wami się zatrzymać i porozmyślać, popatrzeć do Bożego Słowa trochę szerzej, dlatego że w tym temacie, w temacie drogi właśnie, Boże Słowo sporo pisze, sporo mówi. Nawet dzisiaj mieliśmy świadectwo, na drodze się coś wydarzyło. Dlatego że nasze życie też w judaizmie było kojarzone z drogą. Wiąże się to z pewnym upływem też czasu naszego życia, z jakimś kierunkiem, do którego zmierzamy. Wiąże się to po prostu z naszym życiem. A to, co powiedział Jezus Chrystus do swoich uczniów, może otworzymy sobie już ten fragment, Ewangelia Jana, 14 rozdział, 4 wiersz. Tam Jezus rozmawia ze swoimi uczniami na krótko przed ukrzyżowaniem i mówi takie słowa: i dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy. Jak czytam Boże Słowo, to czasem się śmieję sam do siebie, uśmiecham się też do tych uczniów, których wybrał Pan Jezus Chrystus, i cieszę się, że te Ewangelie są tak po prostu napisane. Dlatego że tym bardziej mnie to upewnia, że to są prawdziwe historie, prawdziwi ludzie to pisali i brali w nich udział. To nie są jacyś super bohaterowie, których nie bylibyśmy w stanie utożsamić się z nimi, ale jak najbardziej mogę się utożsamić z Tomaszem, z każdym z tych uczniów w tych sytuacjach. Po prostu są szczerzy, rozmawiają. Pan Jezus mówi mu: wiecie, znacie. Tomasz mówi: nie wiem. Kocham czytać Boże Słowo i takie te momenty, te chwile tym bardziej mnie utożsamiają z tymi wydarzeniami. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Przecież Pan Jezus im to mówi. Mówił, nauczał ich, co jest celem Jego życia, po co się pojawił. To nie było tajemnicą przed tymi uczniami. Ale oni cały czas trwali w jakimś swoim świecie, w swoim zrozumieniu tego, jak ta droga życia ma się dalej potoczyć Jezusa, jak ta droga ich życia razem z Nim miałaby wyglądać, miałaby zmierzać, w jakim kierunku, jakie miały być efekty. Oni widzieli zwycięstwo, to, że Jezus będzie tym, który będzie rządził, a oni razem z Nim. I oni już po prostu zaczęli się w tym gubić, nie rozumieli, dlatego że Jezus mówił im coś innego, niż oni się spodziewali. Oni byli tak utkwieni w własnym rozumowaniu, w własnych tym pragnieniu czegoś oglądania, mieć w czymś udział, niż tym, co sam Jezus do nich mówił. I to nie raz, nie dwa. Zapowiadał te rzeczy, które mają nastąpić, i Tomasz odpowiada, że nie wie, dokąd Jezus idzie, dokąd zmierza. Jakże możemy znać drogę? I tu jest ta odpowiedź Jezusa Chrystusa, która właśnie mnie zainteresowała i rozmyślam od jakiegoś czasu nad tą odpowiedzią. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga. I to jest ciekawa odpowiedź. My wiemy, dlatego że znamy już Boże Słowo, chodzimy już z Panem jakiś czas i wiemy, że Pan Jezus jest wszystkim. Jest drogą. On mówi tutaj dalej: i prawda. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. I to jest wspaniałe, że my już to wiemy, że Bóg jest drogą, że Jezus jest prawdą, że jest życiem. On jest wszystkim. On jest alfą i omegą. On jest początkiem i końcem tej drogi. On jest wszystkim. Ale chciałbym zwrócić uwagę właśnie na tą część głównie Jego odpowiedzi, tego, kim On jest, że On jest tą drogą. Boże Słowo w 5 Mojżeszowej, 5 rozdziale 33 wierszu mówi również coś na temat drogi. Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał Pan, wasz Bóg, abyście zachowali życie, aby się wam dobrze powodziło i abyście długo żyli w ziemi, którą posiądziecie. I tutaj, tak jak mówiłem, Boże Słowo, wiele jest fragmentów, które odnoszą się do drogi i zaraz będziemy czytać jeszcze inne fragmenty i tam zobaczymy, że nie jest to tylko jedna droga, o której mówi Boże Słowo, ale możemy tutaj wyłonić dwie drogi. Są dwie drogi. I aby zobaczyć, jakie to są drogi, popatrzmy na Boże Słowo. Ja bym chciał najpierw na początku powiedzieć o tej dobrej drodze, o tej właściwej drodze, na niej się skupić. A potem wspomnieć na podstawie kilku tylko fragmentów o tej innej drodze, bo taka droga również jest. Jeżeli byłaby tylko jedna droga, to nie byłoby tutaj tematu, o czym więcej mówić, dlatego że wszyscy byśmy zmierzali tylko jedną drogą. Ale skoro są dwie drogi, to należałoby chyba na to zwrócić uwagę, zatrzymać się na chwilę i zastanowić, czy jestem na właściwej drodze. Następny fragment z tej samej Księgi Mojżeszowej, z 5 Mojżeszowej, ale nieco dalej, 26 rozdział, 17 wiersz. Dzisiaj oświadczyłeś Panu, że będzie Twoim Bogiem i że będziesz chodził Jego drogą i przestrzegał Jego ustaw, przykazań i praw i słuchał Jego głosu. To jest mowa o narodzie wybranym. Oni wybrali Pana jako swojego Boga. Bóg dał im wybór i oni wybrali Go i oświadczyli to, zawarli z Bogiem przymierze, że będą podążać Jego drogą. A więc jaka jest ta droga Boża? Boże Słowo nam mówi w kilku fragmentach, chciałbym tylko podać kilka fragmentów, jaka ta droga jest. I w Psalmie 18, 31 wierszu psalmista pisze takie słowa na temat drogi. Droga Boża jest doskonała. Amen. Chwała Bogu. Już jakaś informacja na temat Bożej drogi. Dobra informacja. Ona jest doskonała. To jest wspaniałe. Nie takie jak polskie drogi. Ale to zostawmy. Droga Boża jest doskonała. Słowo Pańskie jest wypróbowane, jest tarczą wszystkim, którzy w Nim ufają. Kolejny psalm, który mówi coś na temat drogi, to jest psalm 77, 14 wiersz. Boże, święta jest droga Twoja. To też jest fajny fragment na temat drogi, że ta droga jest święta. Któryż Bóg jest tak wielki jak Bóg, jak nasz Bóg? Czyli ta droga jest doskonała, Ta droga jest święta. A chwilę wcześniej, na samym początku, mogliśmy czytać o tym, że sam Jezus powiedział, że jest tą drogą. Czy możemy się zgodzić z tym, co czytamy, że to się nam zgadza, że ta droga jest doskonała i że jest święta? Amen. Boże Słowo potwierdza się w każdym wierszu, nawet odnośnie takiego słowa, jakim jest droga, jaka wielka jest głębia, pełnia i prawda w Bożym Słowie. I tak jak na początku jeszcze mówiłem odnośnie drogi, że jest ona przyrównana do biegu naszego życia, tak na myśl przychodzi mi Abraham, ojciec wiary. Dlatego, żeby wejść na tą drogę, to musimy to uczynić przez wiarę. W żaden inny sposób nie jesteśmy w stanie podążać tą drogą. To jest też ważna informacja dla mnie, dla każdego z nas, dlatego, że tą drogą nie jesteśmy w stanie kroczyć, iść, ani zmierzać w dobrym kierunku w żaden inny sposób, jak tylko poprzez wiarę. I to mi coś mówi, że skoro tylko przez wiarę, to znaczy, że nie przez własne siły mogę zmierzać, iść tą drogą, nie przez własną mądrość czy zdolność utrzymać się na tej drodze, zachować dobry kurs, ale poprzez wiarę mogę kroczyć, iść dalej, pokonywać kolejne fragmenty, kolejne odcinki tej drogi. I w życiu Abrahama był moment, kiedy na tej drodze jego życia pojawił się Bóg i powiedział mu, że ma się udać w drogę. I to jest symbol dla mnie, jak rozmyślałem nad tym tematem, pewien symbol tej drogi podążania w wierze, razem z Bogiem, za Bogiem. Dlatego, że Pan Bóg, kiedy przyszedł do Abrahama, do ojca wiary, a my jesteśmy też nazwani dziećmi Abrahama, naszego ojca wiary. I on wyruszył w tą podróż, będąc już w podeszłym wieku. To jest coś niesamowitego. Ja mam mniej lat, o połowę, i sądzę, uważam, że ciężko byłoby mi się wybrać w taką podróż na słowo Pana. Łatwo się czyta Boże Słowo, rozdział po rozdziale, ale to jest pewien odcinek tej drogi, czyjegoś życia, to są lata, to jest życie. I to jest coś niesamowitego, co mogę czytać i uczyć się od Abrahama, to, że on na słowo Pana on to uczynił. On wyszedł z Ur Chaldejskiego. To nie jest tak, że on był pasterzem od urodzenia i przemierzał tamte ziemię, ale czytamy wyraźnie, że on był w mieście, on był, zamieszkiwał, on wychodził, wywodził się z Ur Chaldejskiego. To nie było tak, że on przemierzał ziemię i Pan Bóg mu powiedział, no a teraz pójdziesz tam. On po prostu musiał wyjść, musiał coś zostawić. Jego droga, na tym etapie jego życia całkiem zmieniła się. On wszedł na drogę wiary. I Bóg, to mnie też uczy czegoś na temat Boga, że w czasie naszego życia Bóg nie pokaże nam od razu wszystkiego. Każdego roku, jak to będzie wyglądać, jak to się zakończy, jakieś podjęcie danej decyzji, ale On nam wskaże. On nam powie, co mamy czynić, co mamy robić, gdzie mamy iść, jak mamy się zachowywać na pewien czas, na pewien okres. Nie jest wszystko przed nami, ale jednego, czego możemy się uchwycić, to tego, że jeżeli będziemy z Nim, to wszystko będzie dobrze. To, że dojdziemy do celu, jeżeli będziemy z Nim. Także już coś z tego mamy. Może nie znamy dokładnie zakończenia, ale możemy się uchwycić przez wiarę tego, że będziemy z Nim, jeżeli będziemy wierni. I jak patrzę na życie Abrahama, jak on po prostu w tym wieku pakuje się, wszystko co ma, swój dobytek i wyrusza na słowo Pana w podróż, w ziemię, To też jest ciekawe, bo te ziemie wyglądały nieco inaczej niż dzisiaj. Możemy się udać w jakąś podróż, gdzie możemy czuć się bardziej bezpieczni, coś sprawdzić przed sobą. On szedł w nieznane. On szedł między plemionami, między ludami, które mogły się okazać niezbyt przychylne jego drodze, jego trasie, gdzie będzie przemierzał przez ich tereny. To jest niesamowita podróż przez wiarę. On był pielgrzymem i do tego właśnie odnoszą się do jego wędrówki, do jego stylu życia, do jego wiary, zaufaniu Bogu, odnoszą się właśnie Izraelici, nazywając właśnie Bożą drogą ich życie, że oni też są jakby pielgrzymami na tej ziemi, oni podążają. Ale jak jest właśnie w moim życiu? Czy moje myśli, czy ja chcę podążać za Bogiem? Czy ja jestem na tej drodze? Czy ja słucham głosu Pana? Czy On mówi mi i czy ja Mu odpowiadam? Czy kiedy On do mnie mówi, co mam robić? Czy jestem posłuszny w tym, co On do mnie mówi? Czy czasem jestem taki, że nie chcę słyszeć, co On do mnie mówi? Albo udaję, że nie słyszę, co do mnie mówi. Ale wróćmy jeszcze do tej Bożej drogi. Kolejny psalm, który mówi na temat drogi, jaka ona jest. Psalm 139, 24 wiersz. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. I tu już jest pierwsza wzmianka, informacja o jakiejś innej drodze. Czyli jest jakaś inna droga. Jest droga akurat tutaj nazwana drogą zagłady. A prowadź mnie drogą odwieczną. I tutaj kolejna nazwa tej drogi, że jest ona odwieczna. Czyli ta droga jest doskonała, święta, odwieczna. Jezus Chrystus. Kolejny fragment na temat drogi, Przypowieści Salomona, 4 rozdział, 18 i 19 wiersz. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc. Nie wiedzą, na czym mogą się potknąć. I to taka ciekawa informacja odnośnie drogi sprawiedliwych, że jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci. To jest też taka ciekawa informacja, że ona coraz jaśniej świeci. Czyli jest to taka dla mnie informacja, że ona powinna coraz jaśniej świecić. Powinno być coraz jaśniej na tej drodze. Teraz jeszcze, tak jak wspomniałem, może odnośnie tej drugiej drogi. Psalm 1, 1 wiersz. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników. Ta druga droga jest nazwana drogą grzeszników też. Ani nie zasiada w gronie szyderców. To jest Psalm 1, 1 wiersz. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników. Widzicie, można nawet tylko stać na tej drodze, na tej złej drodze. Nie trzeba nawet nią iść. Wystarczy być na złej drodze. Nie idzie za radą, nie stoi na drodze i nie zasiada. Też ciekawe. Nie iść, nie stać, nie zasiadać, nic nie robić złego. Gdyż Pan, to jest 6 wiersz tego samego psalmu, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Czyli ta zła droga, o której mówimy, że są dwie, ta zła prowadzi donikąd. Jeszcze jeden fragment Przypowieści Salomona 14:2. Kto postępuje w sposób prawy, boi się Pana, lecz kto chodzi krętymi drogami, gardzi Nim. Widzimy, że ta droga jest kręta, ta zła droga jest kręta. Jest szeroka i kręta też. O szerokiej to do tego dojdziemy jeszcze. Przypowieści dalej Salomona, 12 rozdział, 28 wiersz. Na ścieżce sprawiedliwości jest życie, lecz droga odstępstwa wiedzie do śmierci. Wiedzie donikąd, do nicości, czyli do śmierci, ta zła droga. Odstępstwa. I to też jest ciekawe, że w kulturze judaistycznej to złe zmierzanie to jest właśnie zboczyć. Ten grzech to jest nie trafić celu, to jest zejść z drogi. Albo jeżeli czynimy coś złego, to też można to nazwać, że się potykamy na tej drodze, upadamy. I dalej Przypowieści 15:24. Rozumny idzie drogą życia wzwyż. Też taka fajna informacja odnośnie drogi, że rozumny idzie drogą życia wzwyż, aby uniknąć krainy umarłych w dole. Czyli nasza droga, którą my zmierzamy, wiedzie wzwyż. Ta dobra droga. Ona wiedzie wzwyż. A ta zła, która wiedzie do śmierci, wiedzie w dół, do krainy umarłych. Izajasz, Jeremiasz i wielu innych proroków odnosi się też do tego tematu, do drogi. Tutaj takie jeszcze fragmenty odnośnie Izajasza, które mnie zainteresowały, zaciekawiły na temat drogi. To co pisze Izajasz w 30 rozdziale, 21 wierszu na temat drogi. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. I to jest bardzo ciekawy fragment, dlatego że nie wiem jak wy, nie wiem jak ty, ale ja kilka razy w swoim życiu doświadczyłem tego fragmentu. Czy ktoś doświadczył tego fragmentu, że nie wiedziałeś jak masz iść, co masz zrobić, jak masz postąpić, czy pójść w lewo, czy w prawo i usłyszałeś głos od Boga? Kto tak doświadczył takiego czegoś? To znaczy, że byłeś na dobrej drodze, bo szukałeś odpowiedzi od Pana i On ci dał radę. On ci powiedział, którędy masz iść. I to jest ciekawe, że w tym, że to słowo jest tak precyzyjne, tak doskonałe, że w moim życiu było tak, że ten głos rzeczywiście usłyszałem z tyłu, tak jakby, spoza mnie. Amen? Zgadzacie się? Było tak waszym? Dlaczego to jest takie może bardziej istotne albo mniej? Dla mnie to jest istotne, dlatego że często kiedy ja rozmawiam z Bogiem, mówię z Nim, jestem jakby w jakimś dialogu, to tak jakby czuję ten głos wewnątrz mnie. Macie też tak, jak rozmawiacie, tak wewnętrznie, odbierasz coś tak wewnętrznie. Ale czasem jest po prostu taki moment, że Bóg po prostu przychodzi jakby od zewnątrz i ci daje. To jest coś totalnie takiego niespodziewanego, coś nadnaturalnego, coś, co kilka razy wyjątkowego, amen, co doświadczyłem w swoim życiu i byłem tego 100% pewny, że to nie jest jakby wynikiem moich rozmów, moich pragnień, czegokolwiek, ale to był ewidentny głos Boży w moim życiu. I to jest wspaniały fragment, Izajasza 30:21. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. W tym momencie w moim życiu przychodziła Boża odpowiedź. Albo Boży, nawet kiedy Go nawet nie pytałem, to Bóg przychodził i mi wskazywał, co mam zrobić. Nawet w takim momencie, kiedy nie byłem w Nim w takiej relacji, w modlitwie, nawet moje myśli nie biegły do tego, On mnie wyprzedzał. To jest coś cudownego, że na tej drodze, kiedy idziesz z Panem w wierze, Ty nie jesteś doskonały, ja nie jestem doskonały, ale On jest doskonały, ta droga jest doskonała i to przez tą Jego miłość, cudowność, On jest tak cudowny, że On robi wszystko, abyś na tej drodze pozostał. On cię kieruje, On ci wskazuje, On pokaże ci drogę. Tak masz, to będzie się dziać, to się stanie, to masz uczynić. To jest coś wspaniałego. Kocham ten fragment. I kolejny fragment z Izajasza, 35 rozdział, 8 wiersz. Ten fragment jeszcze, nie powiem, że jeszcze bardziej, ale równie mocno kocham. 35 rozdział, 8 wiersz. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. I ten fragment, nawet głupi na niej nie zbłądzi. Chwała Bogu. To jest to, co mówiliśmy na początku, że nie własną siłą, nie zdolnością, nie mądrością ty trafisz do celu, do nieba, do Pana. Ale tu jest napisane, że nawet głupi na niej nie zbłądzi, tylko wiesz. Bo tam się dochodzi nie poprzez poziom intelektu, poziom wtajemniczenia, wiedzy. Tam nie będzie mierzona nasza wiedza, nasze poznanie, ale nasza wiara, to czy zaufaliśmy Bogu na tej drodze. Muszę przeczytać ten fragment jeszcze raz. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Ja się tym fragmentem rozkoszuję. Nie o to chodzi, że się uważam za głupiego, ani nikogo z innych uważam za głupiego, tylko po prostu to mi daje taki pokój, że to nie o to chodzi na tej drodze. Że Bóg jest tak cudowny, tak doskonały. Czy Jego Ewangelia nie jest tak prosta? Gdzie dla mądrych, tak jak Grecy, dla nich to była głupota. Oni tego nie potrafili przez tą prostotę, dlatego że ich filozofia nie pozwalała im po prostu. To tylko tyle? To w tym chodzi? I oni też we wszystkich swoich mądrościach, w swojej filozofii, oni w swoim poznaniu chcieli odpowiedzieć sobie na te właśnie pytania, na tą drogę życia. Naprawdę? Ile mieli teorii i się o to rozbijali? Filozofowie? Czym jest prawda? Żeby do tego dojść? Czym jest życie? Te podstawowe myśli, tak wielkie, fundamentalne myśli, o które się rozbijali najwięksi filozofowie. Kto trochę się zagłębiał w filozofię i czytał, to może powiedzieć amen. Że w tych tematach są takie tomy książek odnośnie drogi, życia, prawdy. A tutaj jest napisane bardzo jasno, bardzo prosto. Nawet głupi na niej nie zbłądzi, dlatego że Ewangelia jest bardzo prosta. Dla każdego przystępna. Dla ciebie, dla mnie. Chwała Bogu. I jeszcze jeden fragment z Izajasza. Już ostatni z Izajasza. 42 rozdział, 16 wiersz. I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają. Ścieżkami im nieznanymi ich powiodem. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich. To jest wspaniały też fragment, dlatego że tutaj widzę, że to Bóg od początku do końca prowadzi. I moim zadaniem jest uchwycić się Jego przez wiarę i podążać za Nim. Nie tym, co ja widzę. Ślepych, tych, którzy nie rozumieli, nie widzieli tego, nie są w stanie nawet sami poprzez to, co widzą, osiągnąć to z jakimkolwiek poznaniem, zdolnością, to o czym cały czas mówimy, podążać tą drogą. Musimy wierzyć ślepo Bogu. Ślepo Bogu zaufać na tej drodze, a co się wtedy będzie działo? Chociaż to wszystko Właśnie jest wtedy dobrze, kiedy jesteśmy ślepi na to wszystko, co się na tej drodze wokół nas dzieje, a skupiamy swój wzrok tylko na Ojcu, tylko na Jezusie Chrystusie. Co się wtedy dzieje? Ciemność przed nimi obrócę w jasność. I wtedy, kiedy to wszystko się wydaje przed nami ciemne, jakieś zamazane, nie rozumiemy tej drogi. Dlaczego? Pojawiają się pytania. To jeżeli zaufamy, to tą ciemność, co tutaj mówi Bóg, zrobi, obróci w jasność. Patrz w jasny punkt, patrz na Jezusa Chrystusa cały czas, a droga będzie jasna. Amen? A miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich. I to się odnosi się do naszego życia. Tak mamy pielgrzymować, tak mamy podążać za Bogiem, tak mamy Mu zaufać na drodze naszego życia. Tak ta droga powinna wyglądać. I tak ona wygląda z Bogiem. I co mówi Jezus jeszcze w Ewangelii Mateusza, 7 rozdziale, 13-14 wierszu? Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga. Tu znowu Jezus odnosi się do tej drogi, że ta droga jest przestronna, szeroka, która wiedzie na zatracenie. Ja nie chciałbym teraz już tutaj wchodzić w omawianie tej szerokiej, przestronnej drogi, ale to taka kolejna informacja z ust samego Jezusa Chrystusa, jak On ją widzi, jak On ją nazywa, jaka ona jest, czy ona jest szeroka, ona jest przestronna, wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Ta droga jest wąska, którą my podążamy. Jezus Chrystus. Bo tą drogą jest tylko Jezus Chrystus. Tam nie może być nic obok. Tam nie ma drugiego pasu. Kiedyś, nie wiem, jak się mijali, nie było pasów narysowanych, musieli być kulturalni, trzymać się swojej strony, ale tutaj to, co czytamy, że ta droga jest wąska, która prowadzi do żywota, dlatego, że nie ma nic obok, nie może być nic obok, żadnej ścieżki obok, żadnego innego pasa, nic. Jest tylko Jezus Chrystus. Nie ma innej drogi do Ojca. Jezus mówi, że jest drogą, prawdą i życiem. Dzisiaj chciałem się skupić głównie na tej pierwszej informacji, jaka jest do mnie, do ciebie, do nas, do tego, że Jezus mówi, że jest drogą. I co w związku z tym? Jakie nasze myśli powinny być odnośnie tego tematu, tej informacji, że Jezus mówi, że jest drogą? To jest właśnie to, o czym żeśmy mówili już, wspominali, żebyśmy się na tej naszej życiowej drodze zatrzymali. To, co mówił psalmista, to, co mogliśmy czytać, abyśmy sprawdzili, czy jesteśmy na dobrej drodze. Dlatego, że jest też taki fragment w Bożym Słowie, że wielu się wydaje, że podąża tą dobrą drogą. Ale pozwólmy Duchowi Świętemu, aby badał nasze serca. Czy w wierze idziesz, czy ja podążam za Bogiem, czy na tej drodze jestem właściwej. Dlatego, że wielu, tak jak tutaj mówi Boże Słowo, jest, którzy idą tą szeroką drogą, idą na kompromisy. Niektórzy wydaje im się, że jak tylko wejdą na tą drogę, że to jest wystarczające, nie podążają, zatrzymują się na tej drodze i wydaje mi się, że to już jest koniec, że wystarczy tą drogę tylko znaleźć. Ale to, co mówi Jezus w Ewangeliach, kiedy spotyka się z ludźmi, to mówi: idź za mną. Idź za mną. Jeżeli ktoś chce iść za Nim, podążać, uczyć się. Jezus zawsze mówi te słowa tym, którzy Go spotykali i chcieli Go naśladować, aby szli za Nim. Nie możemy tylko Go spotkać i to wszystko w naszym życiu. I żyć tylko tym jednorazowym doświadczeniem. Jest coś więcej na tej drodze. Dlatego to jest droga, bo ona zmierza. To nie jest jakiś punkt, to nie jest tylko jakieś miejsce, dlatego my powinniśmy podążać na tej drodze wiary za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jeszcze inny błąd, jaki możemy robić na tej drodze, kiedy ją znajdziemy, to jest to, że my chcemy, aby Pan Jezus w takim razie, skoro Go znaleźliśmy, tą drogę, amen, chwała Bogu, ale my chcemy, aby On poszedł na naszą drogę. Chcemy, żeby zmierzał za nami, podążał za nami, naszą drogą. I w ten sposób rozumiemy zaproszenie Go do naszego życia, że teraz, Panie Jezu, to. Skoro Cię już znalazłem, to teraz rozwiąż to, zrób to. Poprowadź, mówimy poprowadź, ale my mówimy Mu, jak ma to zrobić. Jak, kiedy? I czy to jest wtedy Boża droga? Czy to jest moja droga, na którą chcę, żeby Jezus wszedł i podążał moją drogą? To jest różnica. To jest kolejna sprawa, nad którą powinniśmy się zastanowić. Czy tak się rzeczy mają? Czy ja wszedłem na tą drogę i teraz pytam się, Boże, i jestem czujny, trwam w społeczności z Nim, słucham Jego słowa, jestem posłuszny, dlatego że Abraham na tej drodze wiary, on usłyszał takie słowa, których ja nie jestem w stanie tak przejść obok mimo tych słów, kiedy Bóg zażądał od niego syna. Był taki moment w jego życiu, na tej drodze, tak? To jest kolejna nauka dla mnie, dla mojego życia, podążania za Bogiem. On musiał być w tak bliskiej relacji, tak znać głos Boży, że wiedział, że to jest głos Boży. Bo jeżeli ty usłyszysz, że Bóg chce coś od ciebie, coś, co tobie się nie podoba, to będziesz, jeżeli nie będziesz miał z Nim bardzo bliskiej relacji, będziesz to gromił. Będziesz mówił, odejdź ode mnie, że to jest coś złego. Musimy mieć bardzo bliską relację z naszym Ojcem, dlatego że Jego drogi nie są naszymi drogami, a Jego myśli nie są naszymi myślami. I to, że czasem czegoś nie rozumiemy, my mamy iść przez wiarę. A jak mamy iść przez wiarę? My, jako Jego owce, jako Jego dzieci, musimy znać Jego głos. A wtedy na tej drodze pasterz idzie pierwszy, a owce podążają za pasterzem, za jego głosem, za nim. To jest bardzo ważne i istotne, aby nie zbłądzić na tej drodze. Jeżeli nie będziesz znał Jego głosu, jeżeli nie będziesz miał bliskiej relacji na tej drodze życia, łatwo jest o jakieś zbłądzenie na tej drodze. Ale jeżeli będziesz słyszał Jego głos, to co czytaliśmy w Izajaszu, jeżeli będziesz znał Jego głos, to On zawoła na ciebie i ci powie, jak masz iść, co masz zrobić. Jeszcze tylko na koniec przeczytam kilka fragmentów z Bożego Słowa, które możecie sobie tylko zanotować. Dlatego, że Jezus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. A co na temat prawdy i życia? Tak tylko krótko, żeby nie zostać tylko na tej jednej tylko dzisiaj wypowiedzi, ale tylko żeby zahaczyć też odnośnie prawdy i życia. Ewangelia Jana 1,17 mówi takie słowa. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Jezus jest prawdą. Ewangelia Jana 8,32. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Na tej drodze, którą jest Jezus Chrystus, On jest prawdą. Poznacie prawdę, ona nas wyswobodzi. I ten fragment odnośnie prawdy w tej samej Ewangelii w 18 rozdziale, 38 wierszu. Rzekł do niego Piłat. To jest moment, kiedy Piłat spotkał się z Jezusem Chrystusem. Na swojej drodze życia Piłat spotyka Jezusa i zadaje mu właśnie to fundamentalne pytanie. Co to jest prawda? On się spotkał z definicją prawdy w osobie Jezusa Chrystusa. Ale tego nie uchwycił. Dlatego, że prawdą jest osoba, nie jakaś idea, nie jakiś sens zrozumienia rzeczy właściwych, ale po prostu prawdą, tak jak miłością, prawdą jest Jezus Chrystus. Pierwszy list Jana 5,20. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Który jest prawdziwy, znowu powtórzenie, jest prawdziwy. On jest tym prawdziwym. Wspaniałe. On dał nam rozum. Dał nam na tyle rozumu, abyśmy byli w stanie to zrozumieć. Abyśmy byli w stanie Go poznać. Jak popatrzymy na życie apostoła Pawła, na jego drogę życia, to jego głównym celem było właśnie to, aby jak najbardziej poznać Jezusa Chrystusa na tej drodze, jego życia. I ta jego droga życia poprowadziła go z Jerozolimy aż do Rzymu, ale widzimy, że on cały czas, jego największym pragnieniem, gdzie on się odnosi w listach, to jest to, aby poznać Pana, aby poznać Go jeszcze bardziej. I do tego też zachęcał nas i zachęca poprzez te listy Kościół. Filipian 1,21. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Tu już jest fragment odnośnie życia, że życiem jest Chrystus. A śmierć zyskiem. Cudowne słowa. Im bardziej bliżej jesteśmy Niego, tym bardziej rozumiemy te słowa, że śmierć jest tylko zyskiem. A im dalej jesteśmy od Niego, tym bardziej boimy się śmierci. Ja chcę być bardzo blisko Niego. I ostatnie dwa fragmenty odnośnie życia. Rzymian 8,2. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił Cię od zakonu grzechu i śmierci. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił Cię od zakonu grzechu i śmierci. I ostatni fragment. Ewangelia Jana 1,4. W nim było życie. A życie było światłością ludzi. Amen. Chciałbym, abyśmy teraz na koniec już powstali i abyśmy w takiej wspólnej modlitwie przyszli do naszego Pana i pozwolili Duchowi Świętemu, aby On w tych trzech aspektach, abyśmy pozwolili, aby Duch Święty przypomniał nam tak osobiście, tak bardzo personalnie te słowa Jezusa Chrystusa, które On dzisiaj mówi do Ciebie, do mnie. Ja wierzę, że to jest słowo do każdego z nas dzisiaj. Jezus, który przychodzi do Twojego życia, na drodze do Twojego życia staje i mówi, że On jest drogą, On jest prawdą i On jest życiem. Uchwyćmy się tego. Pozwólmy Duchowi Świętemu, aby razem z nami, tak w takiej szczerości przed Bogiem, abyśmy odpowiedzieli Mu na to, Jak to jest w naszym życiu, na tej naszej drodze życia. Panie Jezu, dziękujemy Ci, Duchu Święty, za to, że Ty przypominasz nam Twoje słowo, że to Ty jesteś tą jedyną, prawdziwą drogą, że to Ty jesteś życiem, Ty jesteś prawdą. Panie, my chcemy podążać za Tobą. My nie chcemy wejść na tą drogę, nie tylko poznać Cię, spotkać się z Tobą, ale my chcemy być posłuszni Tobie, my chcemy być w społeczności z Tobą. My nie chcemy się zatrzymywać na tej drodze naszego życia, ale podążać za Tobą. Tam, gdzie Ty chcesz, abyśmy zmierzali, abyśmy robili to, co Ty chcesz, czynili, abyśmy się nie zatrzymywali. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty przypominasz nam takie podstawowe, fundamentalne rzeczy w naszym życiu. Takie, że Ty jesteś tą drogą, Ty jesteś prawdą, Ty jesteś życiem. Niech to będzie prawdą w naszym życiu. Bądź tą prawdą. Abyśmy na siłę nie brali Ciebie do naszego życia i chcieli, abyś Ty podążał za nami, ale abyśmy w pokorze i w wierze podążali za Tobą. Abyś Ty był uwielbiony, abyś Ty był wywyższony, abyśmy dotarli do celu. Abyśmy nie zbaczali na tej drodze, ale patrzyli tylko na Ciebie, Panie Jezu. Chwała Tobie. Amen.